Hi folks, tym razem o najczęściej popełnianych błędach podczas pisania listów formalnych. Nasze egzaminatorskie doświadczenie, takie praktyczne doświadczenie, które mamy z sesji egzaminacyjnych, jest dosyć tutaj ograniczone i ogranicza się do jednej sesji, która miała miejsce w 2015 roku, ponieważ tylko raz list formalny, polecenie listu formalnego pojawiło się na maturze rozszerzonej. Przedstawiam tą listę we wprowadzeniu. Często brakuje celu. Ten cel musi być sprecyzowany, postawiony powód, cel pisania listu, dla którego piszecie ten tekst. Czyli I am writing in regard to, o tym mówiliśmy podczas filmiku. Poprzedniego filmiku dotyczącego pisania listu formalnego. Następnie brak wstępu. To znaczy ktoś przychodzi, zaczyna jakoś tam wstęp, pamięta lub nie pamięta o zwrocie rozpoczynającym, ale sobie od razu przychodzi bez określenia listu, bez określenia celu do pierwszego elementu polecenia, czyli na analizowanym liście z 2015 roku byłoby to od razu na przykład przejście do sytuacji, która uświadomiła Wam ważność problemu i oszczędzania wody. Następnie krótki wstęp, który może być policzony jako fragmentaryczne rozpoczęcie, fragmentaryczny wstęp. To znaczy określenie tylko listu, jedno zdanie i od razu przechodzę sobie do rozwinięcia. I jak rozwinąć wstęp, o tym była mowa również na poprzednim filmiku. Rozwinięcie. Również mówiliśmy o tym, że relacje jako element, jeden z elementów rozwinięcia są to powtarzające się zadania na egzaminie, na maturze rozszerzonej. I tutaj znowu ktoś opisuje sytuację zbyt rozwlekle, za dużo szczegółów, przeradza się to nawet w opowiadanie. Nie, tutaj, tak jak była mowa, 70 do 90 słów powinno i musi wystarczyć na ten paragraf, na tą relację. Nie dajcie się jakoś zagalopować. Kolejnym błędem jest pisanie nie na temat, czyli brak, ale nie na temat. Może najpierw skomentuję. Czytajcie uważnie polecenie. Jakie są elementy? Opisz 2015 rok. Opisz sytuację, w której uświadomiłeś sobie wagę problemu, czy uświadomiłeś sobie wagę oszczędzania, ważność oszczędzania wody, a następnie przedstaw propozycję kampanii, pomysł na kampanię oszczędzania wody. Jeżeli ktoś pisze, dlaczego należy oszczędzać wodę, jak należy oszczędzać wodę, jest to fragment odbiegający od tematu i należy tego unikać. Trzeba czytać dokładnie polecenie i pisać na temat. Następnie pominięcie jednego elementu z polecenia, czyli podobnie jak przy artykule. Ktoś zagalopował się w relacji, ma już 200-250 słów i po prostu uważa, że kończy list i nie ma na przykład pomysłu, nie ma przedstawionego pomysłu na kampanię. Lub w drugą stronę ktoś przedstawia wiele pomysłów, wiele jakichś działań na kampanię, natomiast w ogóle pomija temat sytuacji, która uświadomiła mu ważność tego problemu. W zakończeniu zakończenie, na przykład brak zakończenia, czyli kończy ktoś rozległą relacją lub ma relację, jest w porządku w odpowiednich proporcjach, ma
pomysł kampanii również w odpowiednich proporcjach, ale uważa, że po przeczytaniu polecenia maturalnego tego zadania uważa, tudzież nie pamięta, że należy również napisać jakieś zakończenie. O tym zakończeniu mówiliśmy, jak to zrobić na poprzednim filmiku, czyli wracamy tam do swojej pracy, do rozwinięcia, nawiązujemy do tego, stawiamy jakieś oczekiwania, tudzież pytamy o coś adresata. Są różne, jest kilka pomysłów, jak to zrobić. Następnie to zakończenie czasami jest za krótkie, jesteście zmęczeni, za mało energii, nie ma pomysłu, co tutaj zrobić, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, co można zrobić, należy zastosować i stwierdzenie tylko, czy napisanie I look forward to hearing from you jest po prostu niewystarczające na zakończenie. To wszystko w następnym filmiku. Chciałbym powiedzieć coś o ocenianiu, jak się ocenia, gdzie można sobie pozwolić na jakieś uchybienia i bez utraty punktu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cheerio.